Szanowni Państwo, w sobotę, jak zresztą już wspomniał pan poseł Piotr, mieliśmy inaugurację roku akademickiego Społecznej Akademii Nauk. Tu w tej auli rozpoczęło studia 350 nowych studentów. Także łącznie w tych murach kształci się na różnych kierunkach, w różnych specjalnościach około 1000 studentów. Uniwersytet trzeciego roku mam okazję obserwować od lat i też widzę, że co roku tych studentów przybywa. Dzisiaj praktycznie biorąc musieliśmy gdzieś tam poszukać jeszcze krzesła, bo już prawie nie mieścimy się w tej auli, a jest to największa aula Społecznej Akademii Nauk. Mam okazję obserwować Państwa od niemalże początku, od 5 lat i tak się właśnie zastanawiam, skąd się bierze ta atmosfera tej grupy ludzi. Na pewno w dużej mierze decyduje o tym osobowość prezesa, który potrafi stworzyć klimat całego zarządu, ale i też myślę, że studenci, którzy są już takimi dojrzałymi studentami, dojrzałą młodzieżą, tworzą taką grupę, która charakteryzuje się taką mądrą filozofią życiową. Że wy Państwo potraficie szukać mostów do siebie, radować się, cieszyć się. Zresztą to było nawet dzisiaj podkreślane. Cieszyć się z tego, że jesteście razem tutaj. I to powoduje, że ten klimat jest taki, jaki jest klimat współpracy, klimat radości, klimat uśmiechu. Czyli wy potraficie budować taki trochę lepszy świat. Bo jak spojrzymy za okno, widzimy ten zgiełk, tą rzeczywistość. A tutaj mamy ten kawałek świata, który jest taki trochę lepszym światem. Tak to oceniam. Rozpoczyna się nowy rok. Życzę wszystkim dużo entuzjazmu, dużo nowych doświadczeń w tym nowym roku akademickim. Życzę dużo energii prezesowi, zarządowi, no bo na pewno program jest przebogaty, bo jak tak obserwuję, to co roku przybywa grup, przybywa imprez, przybywa inicjatyw. W związku z tym na pewno nie będziecie się Państwo nudzić i życzę, żeby Uniwersytet Trzeciego Wieku kojarzył się właśnie zawsze Państwu z radością, uśmiechem, ze wszystkim najlepszym. My jako Społeczna Akademia Nauk staraliśmy się zawsze na tyle, ile możemy pomagać Uniwersytetowi i myślę, że będziemy to kontynuować dalej, dlatego że uważamy, że to jest dobrze tak, że mamy studentów młodszych, mamy studentów starszych, mamy tą wielopokoleniowość i to jest właśnie bardzo cenne. Dziękuję bardzo.